Monachium, 72 rok, to mistrz Europy, zdobywał tych tytułów znacznie więcej. Trudno również wszystkie wymienić. 10 tytułów mistrza Polski, znakomity pięściarz, wygrywał turnieje czarnych diamentów, czy turnieje czarnego tulipana w Holandii, a więc takie światowe turnieje. No i w dalszym ciągu, jak Państwo widzicie, w znakomitej formie. I gratulujemy i prosimy, jeśli Państwo chcecie sobie zrobić jakąś fotkę. I brawa, dziękujemy bardzo. Panie, widzę Janka z Forady, bo on tutaj jest znany najbardziej, najbardziej doświadczony, ale dziękujemy bardzo i zapraszamy kolejną drużynę. I czekamy, prosimy, kto nie odbierał nagród. Bardzo... I proszę Państwa, w tej drużynie Peter Kenik, Dek Gron, Rinko Tebriake, Luke Hagenarst, Adrie Lideman i Dennis Schmidt. To jest drużyna holenderska. I kolejna drużyna czeska, Wuchsnes Autor. I tutaj ze znakomitym Tomaszem Buchackiem. To jeden z najbardziej doświadczonych. Tomasz, proszę, pierwszy, tak. On już wygrywał tutaj wiele wyścigów w Polsce, między innymi Memoriał Łasaka. Znakomity, doświadczony zawodnik. Tomasz Buchaczek, Ili Polniczek, Tomasz Dancik, Izzy Chudecek. Izzy Chudecek to ten, który tak wojował na pierwszym etapie. I Tomasz, znakomita, egzotyczna drużyna Kolumbii. I wszyscy kawalerowie, drogie panie, z Radomska. Która po trzech etapach prowadzi w klasyfikacji drużynowej. Bardzo prosimy do dekoracji przede wszystkim olimpijczyków, panie przewodniczący, i wspólne zdjęcie również pani prezydent całego naszych wspaniałych gości. Szanowni Państwo, widzę dzisiaj więcej osób, kibiców kolarstwa niż ostatnim razem. 24 wyścig, on zamikał do Radomska dzięki życzliwości pani prezydent Lucianowskiej, która od wielu lat próbuje pokazywać ten najlepszy, najpiękniejszy sport na ulicach Radomska. Za to w imieniu organizatora ogromnie dziękuję i przekazuję taką pamiątkę w imieniu wyścigu Solidarności Olimpijczyków. Szanowni Państwo, 2 lata temu wśród nas był Leszek Kłokor. Dzisiaj go nie ma, ale zawsze żył tym wyścigiem i należy wspomnieć, że brakuje nam tego człowieka dzisiaj. Szanowni Państwo, dzisiaj startujemy już do ostatniego etapu. Zawsze powtarzam w każdym miejscu. Dzisiaj sport jest bardzo trudny do realizacji. Brakuje osób życzliwych, tym bardziej organizator jest wdzięczny za tą życzliwość, która miała miejsce w Radomsku. Ale wyścig Solidarności Olimpijczyków to nie jest wyścig, który komuś został zabrany, odkupiono licencję. To jest wyścig budowany przez Solidarność Łódzką od 24 lat. Radomsko, miasto otwarte, czeka na Was. Zapraszamy. W imieniu olimpijczyków mi będzie wolno pokłonić się wszystkim kibicom tutaj zgromadzonym. Nie ukrywam, że przez wiele, wiele lat w Radomsku zawsze był przyjazny klimat dla sportu. Jest, a szczególnie on jest większy, kiedy od wielu lat jest pani prezydent. Serdecznie za to dziękujemy i kłaniamy się. Proszę przyjąć od olimpijczyków leksykon Polski, wszystkich polskich olimpijczyków, jako książkę, lekturę do przeczytania. Wiem, że tutaj w regionie są wspaniali też sportowcy i olimpijczycy, ale zabrakło prawdziwego kolarza, który wychowa się na tym wyścigu. I liczymy na to, że pod pani kierownictwem, jako prezydent, wyrośnie kolejny kolarz olimpijczyk.
Szanowni Państwo, chcieliśmy też podziękować człowiekowi, który od lat jeździ z wyścigiem, od 17 lat. Jest mieszkańcem naszego województwa Tuszyna. Pracuje z młodzieżą, swój cenny czas poświęca dla kolarstwa i nie tylko. Jest to Marian Bąk, który jedzie z kolumną wyścigu. Marian, masz pracować tak, żeby w całym województwie tych olimpijczyków było więcej, a w Tuszynie szczególnie. Zapraszamy Cię na scenę i dziękujemy Ci i gratulujemy. I proszę Państwa, to człowiek, który rzeczywiście bardzo pomaga wyścigowi. W ubiegłym roku w Tuszynie znakomicie przygotowany etap. A my serdecznie Państwu dziękujemy, życząc dużo sportowych emocji. 04 na liczniku było, na finiszu. Konrad Dąbkowski. Za moment podpiszę listę. Konrad, za chwilę poprosimy Cię. List, ręka do góry. To znakomity kolarz. Tak, to jest znakomity młody kolarz drużyny BDC Markpol Banaszek Duda. Polacy, tak jak to było wczoraj. Trójka Polaków na dużej pomyślności, zdrowia i do zobaczenia w kolejnej edycji. A Wiesław Rutkowski, jeden z najlepszych pieściaków, ale bardzo czujny jest zawodnik. Dwa kilometry przed premią jest paleto. Dzień dobry, jakie karteczki pan? Oni zdobywali wiele tytułów na największych imprezach rad. I jest Wiesław Rutkowski, jeden z najlepszych pieściarzy w historii polskiego pieściarstwa. No i dalej ten 28, a 36 jest ze szkoły podstawowej 169. Kołaczą, rozwijają do fin. No ale mamy. I ta trójka finiszuje, a więc zawodnik oznaczony numerem 30 w realizacji z numerem 20 i olimpijczyków ustawiony. Żeby miały frajdę. Wszyscy mieliśmy frajdę, a więc brawo proszę Państwa dla organizatorów. Dziękujemy. Thank you.
Jan Wieczorek. Prosimy was, żebyście się po prostu przygotowali do swojego wejścia na podium. Gratulacje, proszę państwa, dla naszych najmłodszych sportsmenek i za chwilę nasi najmłodsi sportowcy. Musimy gonić, gonić ten... Wyśmin Kujawiński. Wyśmin Kujawiński na najwyższym stopniu podium. Jan Wieczorek, miejsce drugie. Wiktor Witeczek, miejsce trzecie. Marysia Klamut, Alicja Haleniak i Weronika Kusideł. Cały czas zawodnicy Andrzej Mobile, Sławka. Solidarny zrobiła piękny wyścig, naprawdę śliczny wyścig. Wiesław, oddaję ci głos. Oddaję ci głos. Już idziemy. W tej chwili zdjęcia, będą autografy, serdecznie zapraszamy. A więc, drodzy państwo, czekamy jeszcze sekundę, tam jeszcze to liczenie. W RKS-ie, później w Legii, no cała historia. Dzisiaj naprawdę nie ma się czego wstydzić, już można przyjmować zawodników z Europy, ze świata, bez obawy, że na każdym etapie, tak jak na pierwszym wyścigu, podadzą w każdym mieście zupę pomidorową i kurczaka, bo nic innego nie było w całej Polsce. No rzeczywiście, ale w tej chwili klasa sportowa tego wyścigu to praktycznie, tak mówiliśmy, jeden z największych wyścigów w Europie na pewno, a śmiemy również twierdzić, że może i świeć. Łodzi pana Krzysztofa Piątkowskiego do dekoracji. Bardzo prosimy. I gorące brawa od państwa. Znakomity sprinter, warto zapamiętać to nazwisko. Już w tym roku wygrał kilka wyścigów. Kiedy idzie wyścig całym peletonem, on jest niesamowity, nie do zatrzymania. Grzegorz Stępniak na drugim Team NSP. Tino Tomel to też już zawodnik, który ma na swoim koncie wiele sukcesów. On się ścigał i prosimy ponownie gospodarza, panie Krzysztofie, bardzo prosimy. I brawa, i buzi od naszych hostes. I najlepszym zawodnikiem, najszybszym na etapie tu na ulicy Piłsudskiego, Sebastian Forke. I pana prezydenta oczywiście. Mówiłem, że my cały czas stadion. No i ten tradycyjny szampan, proszę państwa. Tradycyjny szampan. Więc klasyfikacja niebieska. Najmłodszy zawodnik tej klasyfikacji. Jonas Koch. Znakomicie pojechał pierwszy etap i on utrzymał tą koszulkę. Team Brandenburg, Jonas Koch, prosimy, a do dekoracji będziemy prosili najstarszego kolarza łódzkiego, Henryka Krzyża. 48 rok, pierwszy wyścig pokoju. I Heniu Krzyż, Heniu, gdzie jesteś? I Ryszarda Szurkowskiego. I dziękujemy państwu serdecznie. Dziękujemy. Matias Plare, Team Brandenburg. Bardzo prosimy. Matias Plare jest. I będziemy prosili naszego olimpijczyka Marka Leśniewskiego
i drugiego Jana Tomaszewskiego, ale mamy Artura, proszę bardzo. I Artur Partyka, kolejny olimpijczyk. Biała koszulka. Koszulka Solidarności. Tak, tak, ale koszulka punktowa Solidarności. Będziecie zresztą Państwo widzieli. Witali Popow. Prosimy bardzo. Witali Popow zdobywa tą klasyfikację. A będziemy prosili pana Janusza Tomaszewskiego i Mieczysława Nowickiego. Bardzo. A i Andrzeja Słowika, twórcę wyścigu, jego kontynuatora i wicemistrza olimpijskiego Mieczysława Nowickiego. Na miejscu trzecim znakomity, bardzo aktywny Stefan Schaffer, Team NSP. Stefan Schaffer, prosimy bardzo, Team NSP. Będziemy prosili również pana wiceprezydenta Krzysztofa Piątkowskiego. Trzecie miejsce. Gorące brawa od Państwa. I proszę Państwa, będziemy prosili drugie miejsce, Izzy Chudecek. Izzy Chudecek, również bardzo aktywny na pierwszym etapie, jest Izzy Chudecek. I do wspólnego zdjęcia, panie Krzysztofie. Tak, tak, tutaj fotoreporterzy, telewizja. I proszę Państwa, najważniejsza koszulka naszego wyścigu. Klasyfikacja końcowa. I tutaj ponownie będziemy prosili Witali Popkow, który od pierwszego etapu, kiedy założył tą koszulkę, nie oddał. I będziemy tutaj prosili do dekoracji przewodniczącego komitetu organizacyjnego Waldemara Kręca i Wiesława Rutkowskiego. I ta żółta koszulka, o którą walczyło ponad 100 zawodników, a Witali Popkow był najlepszy. Puchar Solidarności dla zwycięzcy wyścigu Solidarności olimpijczyków. Marek, krótkie ujęcie. I gorące brawa. Prosimy dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego Ryszarda Kalińskiego. I proszę. I w imieniu pani Hanny Zdanowskiej, pan Krzysztof Piątkowski. I bardzo prosimy dyrektora urzędu wojewody, bardzo serdecznie prosimy. Pan Walsilczyk, witamy serdecznie i... Zapraszamy wszystkich. A jeszcze Begierze. Jeszcze Begierze, tylko ściankę trzeba... No. Później Begierze. Gorące brawa, gratulacje, wspaniała drużyna, liderem Proligi jest Mateusz Staciak, znakomity zawodnik, on startuje za granicą, ale utrzymał tą koszulkę Proligi i będziemy prosili dyrektora sportowego drużyny CCC Polsat Polkowice, Roberta Krajewskiego. Dyrektora BGŻ-u prosimy o wręczenie tej koszulki. BGŻ sędzia, proszę Państwa, światowej klasy, łodzianin, 50 lat z gwizdkiem, wiele przesędziowanych, największych imprez na świecie.
A proszę Państwa, tutaj Zuzia Kręc jako asystentka naszego znakomitego sędziego międzynarodowego. No i Zuzia, jak przystało na hostesę, ubrana właśnie w tą koszulkę BGŻ-u. Zuziu, uśmiech, rączka do góry, wspaniale. Wspaniale prezentuje się. No i te kwiatki. No drodzy Państwo, fantastyczna sceneria, znakomita. Gorące brawa od Państwa. Uśmiechaj się. Wspaniale. Dziękujemy serdecznie, gratulujemy. Wyścigu kolarskiego Solidarności Olimpijczyków. Wyścig, który urodził się w Łodzi, nie został nikomu zabrany, nie został kupiony, jak to się robi dzisiaj z licencjami, ale został utworzony przez pierwszego historycznego przywódcę Andrzeja Słowika. Jest to też moment, w którym możemy przekazać w dwóch zdaniach historię wyścigu. Drugim organizatorem był Janusz Tomaszewski. W 1992 roku doprosił olimpijczyków i obecnego tu też dyrektora Mieczysława Nowickiego, którego wszyscy znają, jedyny dwukrotny medalista olimpijski. A od początku wyścigu, wyścig organizuje technicznie Tadeusz Skorek, jeden z najlepszych sędziów międzynarodowych, który wiele olimpiad miał okazję sędziować. Tadeusz, zawsze o tobie zapominamy na końcu. Chciałbym pod nieobecność, panie prezydent, podziękować, te podziękowania złożyć na ręce pana prezydenta Piątkowskiego. Jest to zasługa miasta, że miasto Łódź od samego początku jest albo meta, albo start. Panie prezydencie, podziękowanie i proszę to również przekazać osobiście dla pani prezydent, która dzisiaj jest z zagranicy. Szanowni Państwo, jest też wiele osób, które tak naprawdę możemy właśnie w tym miejscu, w tym momencie podziękować. I chciałbym tu na ręce pana dyrektora Ryszarda Kalińskiego przekazać podziękowanie dla pana Witolda Stępnia, marszałka województwa łódzkiego. Panie dyrektorze, dziękujemy. Samorząd województwa, jak widzimy, nawet ma metę, a nie jakimś innym miejscu. Przyjęliśmy, że patriotyzm lokalny powinien być nie tylko, żeby wyścig był w Łodzi, ale żeby właśnie był tu na ulicy Piotrkowskiej i Mickiewicza. Szanowni Państwo, chciałbym, tak jak poprosiłem olimpijczyków, wyścig. Zapraszam jeszcze tu pana dyrektora telewizji łódzkiej. Panie Jacku, zapraszam. To, co się działo na trasie, to, co było ważne, mogliście oglądać właśnie dzięki przekazowi telewizji publicznej, łódzkiej telewizji publicznej. Dzisiaj było jedno pytanie. Za rok będzie jubileusz. Jak mamy go zakończyć? Jedna jest dzisiaj odpowiedź. Nie powiem ci, jaka trasa będzie. Mamy go uczcić godnie i wszystkie osoby, które tu są dzisiaj na tej scenie, już chcą robić to godnie. Ogromnie dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że bezpiecznie przejechaliśmy, a najbardziej chyba, najsprawniej to zorganizowała policja. I nie tylko nasza wojewódzka, tu łódzka, miejska, ale w całym kraju. A wiecie Państwo dlaczego? Bo ta prędkość zawrotna była czymś, co trzeba było natychmiast na ulicach reagować, zamykać ulicę. Nigdzie nie zdarzyło nam się, że coś nas zatrzymało. Dziękuję tu na ręce pana komendanta wojewódzkiego policji. Składam to podziękowanie. Podziękujmy. Bo kolarze to też są czasami leniuchy i też potrafią, jak się poukłada, wolno jechać. W tym roku dziękuję wam, że się tak szybko jechali i cieszę się, że ten wyścig miał 6 ekip zawodowych z Polski, że jechała kadra, że kolarstwo polskie pomału się rozwija, ale najważniejsza rzecz, nie błąkali się po Europie i szukali pierwszej klasy wyścigu, tylko mieli go w Polsce. W imieniu organizatora jeszcze raz wszystkim dziękuję, tym, którzy przyczynili się, że wyścig znalazł się bezpiecznie w Łodzi i z takimi emocjami. Do zobaczenia za rok w czerwcu.
wszelkiej pomyślności i do zobaczenia na kolejnym wyścigu.